Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Dzieciandii. Tak jak zapowiadaliśmy ostatnio, dziś będziemy rozmawiać o jeżach. W tym okresie jeże już zaczynają się szykować do snu zimowego. A że jest już koniec listopada, to zdecydowana ich większość już śpi. W Polsce, bo chyba jednak nie wszędzie. Mam na myśli pogodę. Jeśli słuchaliście naszego jesiennego odcinku, to wiecie, że w Anglii tegoroczna jesień była bardzo ciepła. Dopiero od kilku dni jest chłodniej. A to rok 2021. I jeże tutaj u nas pewno planują już sen. W Polsce 2 dni temu spadł pierwszy śnieg, więc już na pewno śpią sobie głębokim snem. No to zaczynamy! Haniu, jak nazywa się jeż po angielsku? Hedgehog. Ja tam nigdy nie wiem, jak to się pisze. Hedgehog, czyli h, samo h, e, d, g, e, znowu h, samo h, o, g. Hedgehog, jak po krasnoludzku. Takie wikińskie brzmienie hedgehog. Czyli hedgehog. A czy wiecie, dlaczego jeż po angielsku to właśnie hedgehog? Nazwa wzięła się od 2 słów, tak? Aha. Hedgehog. The hedge. To jest miejsce, w którym chowa się jeż. Tak, taki normalnie. Krzak i żywopłot, tak? Mhm. I hog w języku angielskim to świnka, tak? Taki warchlaczek duży. A tak. I co on robi? Ma taki głos. A ja sobie zrobiłam jeża. A ja wiem, że ty jeża zrobiłaś. Zrobimy zdjęcie i pokażemy, jakiego pięknego jeża z szyszki zrobiłaś, tak? Tak. A co znaczy jeż po polsku? W języku polskim? No można by pomyśleć, że nazwa wzięła się od kolców jeża, bo jest taki, wiecie, najeżony. Ale prawda jest nieco bardziej skomplikowana. Nazwa wzięła się od prasłowiańskiego słowa eś. I to wywodzi się od takiego, wiecie, jest trudne słowo, praindoeuropejskiego pnia językowego egi, który niesie znaczenie żmija. I właśnie tak naprawdę apetytowi na żmiję jeż zawdzięcza swoją nazwę. Jeż, eś, to pierwotnie ten, który je żmije. Fajnie to się łączy. Je, żmije, jeż. Fajne, co? No okej, to mamy już pierwszą ciekawostkę o jeżu. A co wiemy jeszcze? Co wiemy o kolcach jeża? Jest ich dużo. Jest ich bardzo dużo. Gdy jeże się rodzą, to tych kolców mają około 100. A jak już dorastają, to mogą dostać nawet od 5 do 7 tysięcy kolców. A niektórzy nawet mówią, że mogą mieć 15 tysięcy. Czyli kolce to takie włosy jeża, pankowo najeżone. Włosy tak, ale przede wszystkim to jest jego pancerz ochronny. Taka jego tarcza przed naturalnymi wrogami, takim jak borsuki, psy, lisy, a nawet i puchacze. Czyli sowy, bo puchacz to sowa. Sowy w tym przypadku są chyba największym naturalnym wrogiem jeża. No, może oprócz borsuków, bo borsuki się po prostu nie boją jeży. A sowy są po prostu bardzo, bardzo niemiłe dla jeży. To mamy już fakt 1 i 2, więc czas na ciekawostkę numer 3. Tosia, czy ty lubisz mleko? No, uwielbiam. A czy możesz to mleko pić tak bezkarnie? No nie, niestety. To ty jesteś jak jeż, czyli nie tolerujesz mleka. Masz problem z laktozą. I to samo mają jeże. Krótko mówiąc, nie posiadają enzymu odpowiedzialnego za trawienie laktozy. To co piją jeże? Jeże piją wodę. Tak jest. To teraz fakt numer 4. Jeże mają bardzo zły wzrok, ale oni wiedzą z jego słuchem i słuchaniem. Nie ze słuchem i słuchaniem, tylko używają węchu, tak? Tak, zapomniałam, węch i słuchanie. Używają węchu, by polować. Czyli tak trochę podobnie do kretów, tak? Tak trochę. Fakt numer 5. Jeże żerują w nocy, a w dzień śpią. No chyba, że pada deszcz i dżdżowniczki wychodzą ponad ziemię, to wtedy wychodzą z norek i szukają tego swojego przysmaczku.
te małe stworzonka nie są roślinożerne, także te jabłuszka na ich kolcach to tylko taka legenda. Tak jak mówiliśmy, słowiańska nazwa wzięła się od tego, iż uwielbiają żmije. Uwielbiają także owady, ślimaki, ale z braku laku nie pogardzą jajkami, pisklętami ptaków, jeśli znajdą się w ich zasięgu. W hodowlach domowych karmi się ich na przykład kocią karmą. Zaraz, ale w Polsce nie można trzymać jeża w domu. Nie, w Polsce nie można. Mówią tutaj o miejscach, gdzie zagrożone jeże trafiają na rekonwalescencję. Na przykład jeżurkowy ośrodek rehabilitacji zwierząt. O tym ośrodku można przeczytać w książce Marcina Dorocińskiego Na ratunek. Pierwszy rozdział jest właśnie poświęcony jeżom. Jeżurkowo ma również swoją stronę na Facebooku i za pośrednictwem tej strony można wesprzeć tę organizację. I fakt numer 6. Już o nim mówiliśmy ostatnio. W okolicach listopada, gdy temperatura spada do około 8-10 stopni, jeże zapadają w stan hibernacji, czyli idą spać. Wtedy ich ciało spowalnia, obniża się temperatura, jeże przed takim snem przybierają na wadze, ponieważ nie jedzą podczas zimowego snu. I tylko cierpią. Jak słuchaliście nasz ostatni odcinek, to wiecie, o czym mówimy. Hania już specjalnie to powiedziała, tak. Cierpią dzisiaj. Czyli tak, czerpią ze swoich zapasów. Niestety jeże są wtedy bezbronne. Człowiek często wypala liście lub nieświadomie niszczy taki dom jeża. Wybudzony jeż, jeśli nie zostanie oddany pod opiekę specjalistów, to może umrzeć. W zimę nie ma naturalnego pokarmu dla tego malucha. Te gniazda są raczej dobrze przygotowane przez jeże i zabezpieczone, ale czasami zdarza się nieszczęście. No i wtedy trzeba koniecznie pomóc, ponieważ jeż jest gatunkiem zagrożonym. I pod ochroną. Latem też nie jest im łatwo. Kosi się łąki, trawniki, ogrody. Jeża łatwo jest zranić, a nawet i zabić. Bo jak taka wielka spalinowa kosiara wjedzie na łąkę, to nie ma zlituj się. Sami chyba pamiętacie, jak to jest na łące, mówię tutaj do mojej rodzinki, która znajduje się obok ogrodu naszych dziadków. Tam kosi się trawę kilka razy w roku. Ludzie z rana wychodzą z psami, puszczają je wolno. Wiem, że sami nie jesteśmy idealni, bo jak mieliśmy naszego haskiego, to już 4-5 rano wychodziliśmy na taką łąkę, by pies mógł sobie poganiać. Wiem, że robiliśmy to dlatego, iż on musiał się wyganiać. On był najłagodniejszym psem, jakiego znałam, ale nie lubił innych piesków. Każdy musiał się go słuchać, więc w ciągu dnia chodził na smyczy. I jedyna opcja to były te poranne spacery. I zanim ktoś powie, że hola, nie mógł biegać przy rowerze, no to niestety nie. Był zbyt chory na to. Ale to inna historia. Powiem wam, że to był jedyny husky biorący udział w zawodach agility. A to może wytłumacz, co to jest agility. Agility to jest tak ogólnie rzecz ujmując bieganie przez przeszkody, wiecie. Wzniesienia, tunele, takie sztuczne wskakanie przez przeszkody jak konie. Robił to dość wolno, ale reagował na każdą komendę, znał sygnały i świetnie się przy tym bawił. I gdy pokonywał przeszkody, nie reagował na inne psy, więc to była chyba też taka terapia dla niego. A kiedy trzeba jeżowi pomóc? Pomagamy w zimie. No tak naprawdę to pomagamy przez cały rok, no bo to sprawa jak zwykle jest mocno skomplikowana. Zimą to jeże powinny spać, ale często są wybudzane, na przykład gdy ludzie coś palą, liście, ogniska. I w ten sposób dom jeży potrafi być spalony, zniszczony, a w takich domach znajdują się także jeże, które hibernują po raz pierwszy. A one są narażone najbardziej na śmierć. Bo spory procent tych młodych jeży w ogóle nie budzi się z zimowego snu. Po prostu zasypia, już się nie budzi. I to nawet wtedy, kiedy ich domy nie zostaną zniszczone. W okresie ciepłych miesięcy jeże żerują tylko w nocy. Ale czasami za dnia możemy zobaczyć jeża. To najczęściej jest mama karmiąca swoje maluchy. Jak widzimy takiego jeża w ciągu dnia, to lepiej jest go zostawić. Ona upoluje co trzeba i wróci do gniazda. Jeśli taki jeż nie jest zachudzony i wygląda zdrowego, to wtedy zostawiamy go. Nawet jeśli tupta po ulicy. Bo jeśli jeżowa mama trafi do schroniska lub do innego parku, to maluchy nie mają szans na przeżycie. To jest straszne! A co jakbyśmy uderzyli je za autem? No tak, rowerem albo autem, albo hulajnogą. Albo po prostu, gdy pies pogryzie jeża. Szczerze, to serdecznie współczuję takiemu psu, bo jeż będzie się bronił. Ale jeśli nawet uda się psu pogryźć jeża i są rany otwarte, nie wolno pozwolić mu odejść. Jeż nie przeżyje. W ranie pojawią się larwy, muchy i pasożyty i jeż po prostu umrze. A jeśli udzielimy mu pomocy,
to ma szansę na przeżycie. Tylko, że pomagajmy z głową. Nie bierzmy jeża na ręce, takie nieosłonięte, bez żadnego zabezpieczenia. Musimy użyć, nie wiem, jakiegoś koca, jakiegoś ręcznika grubego materiału, albo nawet rękawic takich specjalnych na druty, co czasami na działkach ludzie mają. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to nasze ręce, my możemy ucierpieć. To jest tak jak z bocznami. Trzeba wiedzieć, jak je ratować. Dokładnie, ponieważ czasami możemy ucierpieć. Okej, coś nieco chyba Wam przybliżyliśmy na temat jeży. Dbajmy o naszą przyrodę. Matka natura naprawdę teraz cierpi. Ona ma potężną siłę i nie takie rzeczy przetrwa. Ale po co przysparzać jej tylu kłopotów? Pozwala żyć nam na tej cudownej planecie, więc szanujmy to. A ja muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o jeże, to ja jako dzieciak i chyba Hania i Tosia też jeszcze jak była dzieckiem, to też miała z nimi styczność w takiej bajce o kreciku, to była czeska bajka. I tam przyjacielem właśnie krecika naszego był jeż. A dzisiaj muszę Wam zdradzić wielką tajemnicę, ogromną tajemnicę. Hania oglądała dzisiaj bajkę, zresztą ja jej pomagałem w tym usilnie, o takim kosmicznym jeżu, który ma na imię Sonic! I tam też była sowa, która była jego opiekunką, nauczycielką, mentorką i tymi pierścieniami magicznymi go wysłała w zupełnie drugi koniec galaktyki, czyli na Ziemię, do San Francisco między innymi. Ja chciała tyle mówić na temat Sonika. A teraz nic nie mówi. I może na dziś skończymy pogaduchy. Bardzo chętnie zaprosilibyśmy was, ciebie. Trudne słowo. Bardzo trudne słowo. Na bajkowisko napisane specjalnie na potrzeby naszego podcastu, ale dzisiaj nie mamy takiego napisanego, jeszcze nie udało nam się wymyślić i napisać, więc dziś podzielimy się z wami fragmentem książki, którą bardzo, ale to bardzo wam polecamy. Jest to książka pana Marcina Dorocińskiego, świetnego zresztą aktora. Książka nosi tytuł Na ratunek. Są to rozmowy o zwierzętach, naturze i przyszłości naszej planety. Książka została wydana przez wydawnictwo Znak. O, teraz mam ją w ręce właśnie. To jest książka względnie nowa, ponieważ ona została wydana... Możesz zobaczyć, bo ja bez okularów... A ja muszę ściągnąć okulary. Wydanie pierwsze Kraków 2019. No, 2019, czyli książka ma maksymalnie 2 lata, a są to świetne wywiady z ludźmi, którzy zajmują się opiekowaniem i ratowaniem różnych zwierząt, przeróżnych polskich zwierząt. Przeczytamy Wam tylko fragmenty, ponieważ bardzo chcemy Was zachęcić do zakupu tej książki i przeczytania jej sobie spokojnie w zaciszu własnego łóżeczka, najlepiej przed snem z dziećmi. I pierwszy rozdział zaczyna się tak. 30-centymetrowy, kolczasty walec na króciutkich łapkach śmiało zasuwa po podłodze. Małgorzata Jaworska-Szwed i Oktawian Szwed obserwują go z niemal rodzicielską czułością w oczach. Nic dziwnego. Żeby robić to, co oni, trzeba naprawdę kochać te niezwykłe zwierzę. Takim jest jeż. Co je jeż? Jakie to jest śliczne stworzenie. Jak ma na imię? Strażak. O, zapluł się troszeczkę. Niestety, po prostu jest chory. Miał ranę. To mu się niestety już nie zmieni. Zawsze będzie miał skłonność do infekcji. Nawet nie możemy go przekazać do bezpiecznego, zamkniętego ogrodu. Kilka jeży, które nie mogły żyć na wolności, w tym niewidome, w takie miejsce przekazaliśmy. Ratujecie niewidome jeże? Ratujemy wszystkie potrzebujące jeże. Mamy skuteczność 75%. Bardzo wysoką, jak na ośrodek rehabilitacji. Niewidomych w tej chwili mamy 2 czy 3. Ile macie w tej chwili jeży? 66. Pamiętacie imiona wszystkich jeży, które zagościły na dłużej w jeżurkowie? Większość. A z ryjków je poznajecie? Nie, za dużo ich jest. Będziemy je chipować w tym roku. Ponad 60 zwierząt to bardzo dużo. A jak takiego chorego biedaka złapać, żeby go przenieść do auta i przywieźć? Na pewno nie łapać go gołą ręką, w coś ją owinąć. Ale nie bój się, szansa na trafienie na jeża chorego na wściekliznę jest minimalna. Prędzej trafisz 300 milionów w lotto. Ile kosztuje utrzymanie waszego schroniska? Koszty rosną gwałtownie. Zwierząt nam przybywa o 20-30% rocznie. W zeszłym roku przez jeżurkowo przewinęło się około 200 jeży. Przeciętnie mamy po 50-60 osobników naraz. Utrzymanie jednego kosztuje powyżej 100 zł miesięcznie, czyli same wydatki na utrzymanie zwierząt to około 10 000 zł miesięcznie.
I tak jak Wam mówiliśmy, Ośrodek Pomocy Jeżurkowo ma swoją stronę na Facebooku. Jak klikniecie na tą stronę, możecie kliknąć na lubię to i tam też jest taki przycisk, jak klikniecie, wspieram ośrodek rehabilitacji. I zawsze można, słuchajcie, parę złotych, to naprawdę ratuje. Dokładnie, przeczytaliśmy Wam niewiele fragmentów z książki Marcina Dorocińskiego Na ratunek. Książka ma 10 rozdziałów. W książce mówi się o jeżach, o wilkach, o ptakach, żubrze. O żubrach. Tak. A o żubrach, bo o to żubrach, w ogóle o żubrach. O organizacjach, które pomagają zwierzętom, między innymi właśnie jeżurkowo, ale nie tylko. O rybach też jest. Również. Ryby mają głos. Naprawdę, słuchajcie, jest cały ogrom informacji bardzo ciekawych i wszystko ujętych właśnie w takie rozmowy Marcina Dorocińskiego z innymi ludźmi, którzy zajmują się ratowaniem zwierząt, ratowaniem przyrody, utrzymywaniem jej. Także zapraszamy i dziękujemy. A na dziś to byłoby to już na tyle. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa!